Witam Państwa. Chyba zacznę serię nagrań pod tytułem Bez montażu, ponieważ montaż jest bardzo pracochłonny, czasochłonny. Nie mam na to czasu. Wydarza się bardzo dużo rzeczy chciałbym przekazywać. Niestety nie stać mnie na to ani czasowo, ani finansowo. Dzisiejsze nagranie jest prawdopodobnie związane ze wczorajszym zalaniem Brukseli, co jest taką małą namiastką. Miałem kontakty z wieloma osobami, ale właściwie to dzisiejszy telefon od mojego kolegi Janusza zainspirował mnie do tego, żeby nagrać ten filmik. Otóż od dawna mówi się o tak zwanym oczyszczaniu ziemi, że będzie zalanie, że będzie przebiegnowanie ziemi. Niektórzy mówią, że to będzie w roku 2080, inni przewidują rok 2035, a jeszcze inni mówią, że to będzie w roku 2017. Zaczną się widoczne zmiany w 2016, a nastąpią w 2017. Ja kiedyś miałem spotkanie z pewną osobą w Brukseli, która chciała przekazać społeczności polskiej informacje o zalaniu Belgii. Później ta osoba się chyba wycofała. Informacji chyba nigdy nie umieściłem na portalu Roza TV, która, nie oszukujmy się, nie ma takiego wzięcia jak Gazeta Wyborcza czy jakieś duże inne portale. Ale ja się staram przekazywać rzeczywiste, prawdziwe informacje dla społeczności, które służą społeczności, a nie wąskiej grupie rządzącej, nie klikom. Oczywiście to nie jest w modzie, ludzie tego nie doceniają. Ludzie lubią wielki show, cool i trendy i wolą oglądać programy mniej wartościowe, nic na to nie poradzę, taki jest świat. Tak czy inaczej, dużo możecie się Państwo dowiedzieć z internetu. Problem jest w tym, że trzeba umieć rozróżniać informacje. Szukam telefonu i informacji, którą podałem dzisiaj na Facebooku, ponieważ to jest wszystko powiązane ze sobą. Kanał Roza TV i strona rozatv.eu oraz mój profil na Facebooku to są trzy sposoby na przekazywanie informacji, które mogą w jakiś sposób służyć szeroko rozumianej społeczności. Więc pani Paulina Magdalena Moskalik zrobiła bardzo dobre nagranie pod tytułem Jak przygotować się do zmian w 2017 roku. To jest to nagranie. Nie wiem, czy kamera wyostrzy. Więc może niedobrze się odniosłem, jeśli chodzi o Arona Jasnowidza, ponieważ on troszkę ma dziwne podejście do rozumienia stwórcy. Być może to jest wartościowa osoba i pracuje dla ludzi, a nie dla elity. Ale Paulinę popieram w 100%. Czuję ją i odbieram, że jest prawdziwą, faktyczną osobą, która chce pomóc ludziom. Promieniuje bardzo pozytywnie, tak samo jak Marek Taran. Marek Taran o tych zmianach mówił w 2000 roku, 16 lat temu, że wszystko się zacznie w 2016 i będzie trwało aż do 2025. Czyli ludzie będą zbierać się do kupy w 2025, dopiero będzie względnie normalny spokój z różnymi problemami, które zaczną się w 2017. Za chwilę pokażę mapkę na zbliżeniu, na koniec filmu. Przepraszam, że film bez montażu, może troszkę chaotyczny, ale miałem alternatywę. Albo zrobić to krótkie nagranie, albo nie zrobić nic. Dziękuję bardzo za uwagę. Tu właśnie widać Polskę. Na samym środku, jeszcze może troszkę zbliżę, to są przewidywane zalane tereny. Oczywiście może być tego zalanego mniej bądź więcej.